cudem przeszła. Ona była w opiece społecznej, no i co? Ona była w opiece społecznej, no i co w tej opiece społecznej? Czy jeśli pani nie może, to niech pani mówi, bardzo proszę, dobrze, bo to... Ja dobrze słyszę, proszę pana, niech pani mówi, ja słyszę. Żeby zaintrygować to po jednym tytule z tych, na które czekamy, a potem po kolei będziemy omawiać zgodnie z programem naszym. Proszę państwa, wyłączamy zawsze radio, kiedy dzwonimy do nas. No i oni tę babkę wyłączą, ale ona taka durna, poszła tam wyciszać. Czekać i bardzo proszę. Nie wyłączyli na szczęście. Spodziewając się czegoś ubitego, to na pewno wierzę, jasny dzień. Mojego dyszarstwa, który wchodzi do kina w marcu tego roku, już otrzymał nagrodę w Gdyni, najlepszy dowiedzenie, najlepszy scenariusz. Wczoraj jako dyszarz odebrała paszport polityki w kategorii film. To jest wybitny film, jeden z najbardziej niekonwencjonalnych. Proszę pani, może pani zadać pytanie. Jakie jest pani pytanie do pana profesora? Ja myślę, że to będzie taki złoty strzał jeszcze styczniowy, bo premiera praktycznie za tydzień, więc to będzie hit kinowy pierwszych miesięcy tego roku, tak obstawiam. Podoba mi się, że mówicie o polskich filmach, a przecież bierzemy też pod uwagę zagraniczne, to ja wobec tego, oprócz tego, że jestem absolutnie wielbicielką tych dwóch tytułów, o których mówicie, szczególnie chyba jako dyszarz filmu, ale A tak pani kiedyś świetny, to ja może powiem o zagranicznym, ja czekam najbardziej na arcydzieło. No i kto to kobieci da, jak w opiece społecznej, żeby te 100 zł wyrwać, to ona musi 50 tysięcy rachunków wypełnić. Dobrze, rozumiemy. Tak, dziady nakradły tych mieszkań, które są warte miliony, miliardy, a tutaj 100 zł, żeby komuś dać, to pani Jakubowska z opieki społecznej mówi, że nie ma czasu po głowie się podrapać, ale dosłownie tak mówiła, że nie mam czasu po głowie się podrapać. Także widzicie państwo, jakie dziadostwo obrzydliwe w Polsce skrajne jest, że te mieszkania zabierali. A Gronkiewicz od ucha do ucha ryj swój śmiała. To jest coś obrzydliwego. Kobieta ma rację, nie ma racji, nie ma racji, bo ona tu zakłóca spokój i miała pytanie zadać, a nie tam się żalić. No ale jak ona ma się nie żalić, jako jej w tyłek zimno? A oni siedzą w Radio Maryja, jest wszystko za darmo, podgrzewane. Ktoś tam opłaca, owszem, owszem, ale mają cieplutko, mają przyjemnie. Prawdopodobnie jeszcze mogą mieć choinkę, bo przecież ta choinka to prawie 2 miesiące. Radio Konsita, gdy nadaje nasze radio. Tak FM, Euro, Konsita, Barbie, Baby, Langström. Myślę, że właściwie pracownik socjalny nie odmówi tego, nie będzie zobowiązany do takiej wizyty, ale ja myślę, że nawet ten pracownik socjalny to już był i pani jest rozgoryczona, że spotkała pani odmowę. Wszędzie jest dużo nieuczciwości. Człowiek jak zobaczy pieniądze, to jest no sam. No, Mareczek jak zobaczy te pieniądze, no to wiadomo, że człowiek bez pieniędzy żyć nie może, ale on zupełnie inny człowiek, on się uśmiecha, jak te pieniądze ma i je widzi, ale tak szybko zapomina o tym, że szok za 5 minut. Ja już temu dziecku dałam telefonów i prezentów, a temu nic nie dałam, bo Mareczek jest już stary i po prostu tylko chcę, niewdzięczny, bo to jeszcze pokorne ciele, dwie matki z się, hardy żadne. Ja wolałam dać temu Dawidkowi prezencie. No. Zawsze trzeba się dzielić, trzeba dawać. Z teoriami spiskowymi, prawda, bardzo też emocjonalnie są do nas, uważam, zbliżeni. Najlepszy polski film zrealizowany w Rumunii. Teraz oddamy głos Rafałowi. W Rumunii, Polska jest lepszą Rumunią, jak sama ta Rumunia. Tak, dziś prawdziwych Cyganów już nie ma, dziś prawdziwych Rumunów już nie ma, ale tu w Polsce i w tej Warszawie, jako tej żebracznicy wielkiej,
to pełno Rumunów pod Świętą Anną. Pełno Rumunów u Świętej Anny. Żebrzą i żebrzą i żebracznica też. No, świętojańska pięć. Wszędzie, wszędzie. Zatrudnili takiego faceta tam na tej świętojańskiej pięć. Już mam nadzieję, że go wywalili dawno w szatni, że taki niesympatyczny ciągle bresze, jak ktoś wejdzie do szatni, no bo ciuch trzeba powiesić, torbę trzeba postawić, pewną pracę trzeba wykonać, ale przecież on wolałby tam siedzieć. Wolałby, tak. Wolałby siedzieć i nic nie robić. Taka robota. Czyli gdy nadaje nasze radio, to KCM, Euroconcita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra, jest głupota, jest niesprawiedliwość, jest ciemnota, jest ślepota, jest głupota. Jeszcze, że oczywiście podzielam zachwyty nad filmem The Square, który jest taką kpiną z naszej ogólnej hipokryzji, jeśli chodzi o domyślenie poprawne politycznie, jest też kpiną i żartem z środowisk galeryjnych, tak zwanych, czyli galerii sztuki i tych ludzi języka niezwykle zawiłego, czyli tam okazuje się, że bohater w ogóle sam nie jest w stanie wytłumaczyć, co napisał w tekście i tak dalej, ale jest to film szalenie bogaty, wielowarstwowy. No ja też oprócz klienta Aznara Hadi, to jest zawsze mistrz i co byś miał wiele rzeczy niestety trzeba zweryfikować i to zweryfikować negatywnie. Ja bym bardzo i broniła i polecała film który wiem, że Paula Verhoevena zwróciłem się do odpowiednich instytucji o wsparcie, oceny od takich, że beznadziejny, nie wiadomo na czym tym, to jest ta historia bohaterka, którego zostałem pozbawiony prawa do wykonywania postać zawodu, tej kobiety, która no, zawodu wyuczonego, który mam doświadczenie, ale bardzo dziwnie reaguje, bardzo ma jest bardzo trudno. Co mnie zachwyciło, że ja naprawdę w pewnym momencie zaczęłam rozumieć jej motywację. Ja wiedziałam na początku, nie mogłam sobie tego poskładać, ale doskonale reżyser to wydał. Ma kilkaset tysięcy mieszkańców, ale realia są takie, tak naprawdę jak pożądano. Jest to Paula Verhoeven, czyli Persja z Najnieczystym, można powiedzieć, Izabeli Persja, nominowana do Oscara. Szanowny panie profesorze, ale powiedziałaś o tym świecie galeryjnym i ja tylko chcę ci powiedzieć w słowo, że jest to skoro rzeczywiście świetną jest satyrą na ten świat, ale tak się składa. Proszę o odpowiedź na moje pytanie, albo proszę odpowiedzieć na moje pytanie, skąd się jąca? Proszę pana, właśnie jaki jest model właściwie polityki społecznej? Polityki, polityka rzeczywistość jest tak skomplikowana i tak często właściwie dokonują się zmiany, prawda, jako takie, no i przede wszystkim brak tej stabilizacji politycznej, no ale przede wszystkim właściwie nowa rzeczywistość, która niejako to zmusza ciągle do korekty modelu polityki społecznej. Ja uważam, że powinien to być i tak się deklaruje powszechnie, że to jest model opiekuńczy. Opiekuńczy czasami właściwie niektórzy uważają, że nie stać nas na ten model opiekuńczy, że wypłata świadczeń socjalnych jest rozporusana, rozbujana, że nas po prostu nie stać, bo nasza sytuacja finansowa, materialna, prawda, jako taka, no poważnie do tego, że żeby racjonalnie gospodarować środkami i je wydatkować. Ale właściwie tak ogólnie trzymać się trzeba tego, co się określa, że jest to model opiekuńczy. Oczywiście mnie jest trudno powiedzieć na tym, jaki to jest ten model teraz polityki społecznej właściwie, no bo on jest nieustabilizowany. On zasadniczo właściwie podlega ciągle zmianom, właściwie ciągle właściwie tam się coś koryguje, oby na dobre, ale właściwie tam się nic ciekawego nie dzieje i to jest wszystko w tym przypadku, kiedy to tam się właściwie wprowadzi, jak się go zmodyfikuje. No tak reasumując, jest bardzo trudna istniejąca rzeczywistość, prawda? Dużo właściwie świadczeń przypłaca się, ale czy we właściwym kierunku czasami idziemy, czy się trzymamy twardych zasad, prawda, jako taki związany z tym racjonalnym wydatkowaniem pieniędzy, czy właściwie też budujemy właściwie odpowiedni do istnienia rzeczywistości model polityki społecznej. Dla mnie ten model podobno
jest, widzę, przechodzimy do tego roku jasny, już, bo tak nas już korci, żeby zacząć mówić o filmach, które będą wchodziły na ekrany, ale ja mówię sobie, żeby jeszcze wspomnieć o filmie ubiegłorocznym Dzikie róże Anny Jadowskiej. To jest taki, jakby mówić, troszeczkę film Arebur w stosunku do Cichej Nocy, bo to jest z kolei z punktu widzenia kobiety właśnie te Dzikie róże. Tamten film był o emigracji zarobkowej i ten też, tylko że tutaj właśnie u Piotra Domaleckiego mamy głównie punkt widzenia młodych mężczyzn w ogóle, a u Anny Jadowskiej kobieta opuszczona, kobieta emocjonalnie też opuszczona i co się dalej dzieje z jej życiem, z dobrą bardzo rolą Martyni Dorola, właśnie dobra, ale w całości jeśli przytasta do ogrota, wywołał mnie duże wątpliwości, zwłaszcza scenariusza, bo to jest raczej bardziej nowy. Ja myślę, że... Ciekawych obserwacji, zresztą polscy krytycy przyznali mu właśnie swoją nagrodę za ten najlepszy polski film ubiegłego roku, ta sekcja Fipresti przy Stowarzyszeniu Filmów w Polsce. Ale nie do mnie, też tam nie było i nie głosowałem. Ja nie powiem, jak głos na serce nie właściwie. Słuchajcie, to może jeszcze zanim, będzie z krótkiej wiadomości, mamy jeszcze troszeczkę czasu, żeby porozmawiać o filmie The Florida Project. Też budzi różne emocje. Ja też uważam, że to znakomite kino. Znakomite kino ze świetną rolą Stevena Defoe, który chyba ma szansę na co najmniej nominację do Oscara, a ja też drugoplanową rolę, tak? W tej kategorii. Tak, obstawiano go jako faworyta do Złotego Globu. Nie dostał nagrody. Wszyscy byli zaskoczeni, ale nie dostał. Także zobaczymy, jak będzie przy Oscarach, bo te wyniki się nie zawsze pokrywają. Natomiast Florida Project to rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe kino, dlatego że dla mnie to jest taka Alicja, dorosła Alicja w Krainie Czarów. To jest takie przejście. Z punktu widzenia dziecka, ale wiem, co masz na myśli, bo to jest poważne kino pokazujące ludzi, których czasami nazywa się ludźmi na kryzysie społecznego. To są po prostu osoby, którym nie wyszedł ten amerykański sen, tak, nie do końca. No i to jest opowiedziane z punktu widzenia fantastycznych dzieci, a zwłaszcza tej dziewczynki głównej, która zagrała tę główną rolę w Polsce, jak ona się nazywa. Brak wszystkiego. To, co się dzieje na obrzeżu Disneylandu na Florydzie, bo to też ważne, że tam tak. Nawet nie jest to prawdziwy Disneyland, tylko to są takie obrzeże podawane. I same brak. Zwają się podobnie Disneylandzie, które stają się taki śmienny, no właśnie fantastykowy, no jeden dzieciaków takich biegających i filmujących wszystko, co tylko się da, więc no tak, jest to film, który jeśli jeszcze Państwo mają okazję obejrzeć, to bardzo no niestety za dużo Gronkiewicz nakradła, nie da się tego tak nagle, wiesz, zabrać, za dużo nakradła Gronkiewicz. Niestety, w tym naszym obrotowym radiu, co my możemy jeszcze tu powiedzieć? Kompolskie Rado 24 jest 22.30, wczesne informacje dnia, Adria Arkadza i Józka Pielicka, zapraszamy. Zaczynamy od sytuacji na lotnisku Chopina w Warszawie. Port został zamknięty po awaryjnym lądowaniu samolotu polskich lotniczych LOT. Maszyna leciała z Krakowa do Warszawy. Na pokładzie znajdowało się 59
Natomiast w Polsce od 2004 dostałem niepełnosprawność, kontynuując to i od 2009 roku chcą mnie wykończyć. To nie jest prawda, że nie ma odwołania. Oczywiście odwołałem się do Sądu Administracyjnego w Krakowie, do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Miałem prawników i tutaj wszyscy mnie popierali i tutaj było po prostu jedno kłamstwo bezprawnie i cały czas nie szukano nowych kontraktów i nęcali się nad osobą niepełnosprawną i tak właśnie działa. Mieszkania to ani nie było. Dlatego, że prezydentem jest pan prezydent Majkowski, który był kiedyś członkiem PZPR-u i proszę i ten i tworzy szpital i wszyscy działają w ten sposób, żeby wykończyć i jeszcze wyglądać ludziom niepełnosprawnym, że oni Jarosław Kaczyński powiedział, że za 3 miesiące w 8 rocznicę katastrofy smoleńskiej organizacja miesięcznic dobiegnie końca. Umocnienie złotego wynika z atrakcyjności inwestycyjnej Polski, uważa profesor Adam Krapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej, mówił o tym po posiedzeniu Rady, która pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Profesor Adam Krapiński wyjaśnił, że podwyżki stóp nie są konieczne, m.in. ze względu na obserwowane umocnienie złotego. Młody bardzo się umacniał, proszę pamiętać, w 2017 roku, także w stosunku do euro się mocno umocnił. To jest zaciśnienie, które trzeba wziąć pod uwagę. To jest trochę zacieśnianie polityki pieniężnej, tak to się dyskutowaliśmy na ile. Minimum nie zapewnia osobom niepełnosprawnym. Płaci 750 zł miesięcznie za mieszkanie i tylko za to lokum. Tak jak FK, no to dostała eksmisję FK Blacho na Przeworskiej 1, już tam się wyprowadziła stamtąd. O naszej stabilności i wiary. O, no to jeszcze raz widzicie państwo, jaka opieka jest nad osobami niepełnosprawnymi. O czym my tutaj mówimy? Z mordy robi się klozet. Gada się głupoty o opiece osób niepełnosprawnych, a tu państwo posłuchają, co człowiek mówi. Ojciec to popiera, bo czyta się w polskich miastach. Jadwiga Emilewicz mówiła w TVP, że w ciągu ostatniego roku udało się wprowadzić standardy emisji dla kotów. Mieliśmy działania nie tylko te, które zakazują sprzedaży tak zwanych kopciuchów, czyli kotów, które możemy palić wszystkim, ale także jednocześnie uruchomić program osłonowy dla najbiedniejszych. Chcielibyśmy, aby w najbliższych latach można było wesprzeć tych, którzy mieszkają w domach nieocieplonych, w domach, w których trzeba bardzo dużo palić, pomóc im te domy ocieplić oraz pomóc im kupić tanie paliwo. I stąd Fundusz Termomodernizacji został bardzo obfitnie wzbogacony na ten rok przez pana premiera Morawieckiego jeszcze w ostatnich miesiącach listopada. Ale komunizm kościół potępił, a ten system jest potępiał, bo trzeba będzie poczekać około 5 lat. To nie jest takie łatwe. Zawsze będzie jakiś dziad siedział w diabelski. No. Panie Grzegorzu, pan się podnieca, ale ma pan rację. Dziękujemy panu. 13-osobowej ekspedycji kierowanej przez Krzysztofa Bielskiego. Nic podobnego. Panie Grzegorzu, pan mówi już długo. Wszyscy pana usłyszeli. Panie Grzegorzu, przepraszam bardzo. Panie Grzegorzu, no ale już on się wyłączył. Daj spokój. Pan jest w tak, każdy by chciał być święty od papieża. Dopiąć czego? Już tego pana Grzegorza pokonać. Już go weź i wyłącz. No już. Przecież ciebie nie zabawiam. Poruszył temat pan niezmiernie istotny, czyli systemu opieki społecznej, czy też pomocy społecznej w tych najbardziej właściwie takich krajach, w których realizowany jest model opieki opiekuńczej, czyli model opiekuńczy. Właściwie poruszył pan temat funkcjonowania życia, właściwie standardów życia ludzi ogółem, czyli ludzi starszych, czy też niepełnosprawnych w Austrii, Norwegii, prawda, w Danii, a są to właściwie kraje, które są zasobne finansowo, które mają ogromne dochody jako takie i stać się po prostu na to, by realizować taki, a nie inny model polityki społecznej.
i nam nic do tego, możemy najwyżej to właściwie odłożyć ad acta, czy też po prostu mieć jakieś zamierzenia, plany, jakieś strategie opracowywane. Bardzo ciekawy siedzi durna baba w ciepełku. Mąż może jakiegoś bogatego faceta znalazła, opłaca, siedzi w ciepełku i sobie tak lekceważa, lekce gada. Jak ludzie po prostu mają straszne dramaty życiowe przechodzą. Czekają na to, żeby wejść na ekrany. Ja proponuję, żebyśmy zaczęli od miłości, która dla mnie osobiście jest faworytem Oscarowym. To są rzeczy, które film Adria z Wiedniucewa, już o nim nie możemy brać pod uwagę, ponieważ zostały szereg uwarunkowań takich, które właściwie stanowią tak, a nie inaczej. Czyli każdy sobie, że te zdrowie, każdy państwo buduje swój model pomocy społecznej i na swój sposób. Niemniej jednak są to kraje bardzo bogate, w których są rozkołysane, które są ogromne, wygasane świadczenia socjalne i tutaj ktokolwiek właściwie kto tam był, kto tam powołuje się, kto studiuje literaturę przedmiotu, kto to właściwie mówi, tam jest tak i tak i tak, ale to w żaden sposób nie da się odnieść do polskiej istniejącej rzeczywistości. To jest moja pierwsza odpowiedź. Teraz właściwie pan mówi o tym właściwie, że tak powiem, jakimś tam dobieraniu się, o tym uśmiercaniu, o tym właściwie, o tych zakusach, prawda, wyzbycia się ludzi, zamachu na życie ludzkie, na ich dramaty i tak dalej. Czyli lekceważenie sobie społeczeństwa, prawda? Branie pod uwagę losu społeczeństwa za nic. Tak być nie może. Tak nie może pan patrzeć czarno na tę sprawę. No bo jeszcze po pierwsze to pan nie określił się, czy to właściwie już teraz ten rząd, który właściwie parada ministrów, która właściwie jest wybrana z organizacji takiej politycznej jak PiS. Czy to jeszcze było za czasów PO z PSL-em, prawda? Trudno mi jest powiedzieć, jeżeli ja myślę, że pan to ma na myśli zarówno jedną partię polityczną, zarówno poprzednie rządy, że tak powiem, jak i te rządy. I postawił pan równości właśnie pomiędzy właśnie tamtymi rządami i tymi. No cóż, ja uważam, że zasadniczo po pierwsze, to trzeba wybierać ludzi, prawda, takich, którzy będą reprezentantami narodami całego narodu i będą godnie sprawowali swoje funkcje i polityczne, będą dzierżyli godnie mandaty posłów, senatorów i tak dalej. No więc taka moja jest odpowiedź. Natomiast właściwie pan porusza sprawy też, przypisuje pewne cechy charakteru pewnym ludziom, prawda? No mnie jest trudno powiedzieć i uwierzyć panu, że akurat prezydent właśnie Krakowa ma takie cechy charakteru, albo że się uwziął, albo że właściwie on tak patrzy w tym aspekcie, a nie innym. No trudno mi jest powiedzieć. Jedno jest pewne. W wielu państwach, prawda, system pomocy społecznej jest zdecydowanie lepiej rozbudowany, bo są to państwa, które właściwie, że jak to się powie, majątkiem stoją, są dobrze usytuowane. W związku z tym właściwie znaczną część pieniędzy mogą też przeznaczyć na zaspokajanie potrzeb swoich obywateli, czasami właściwie nawet obywatela jednego państwa, na przykład świadczenia w Szwecji są realizowane wobec tych, którzy też tam przyjeżdżają i tak dalej. Są to po prostu ich zupełnie specyficzne modele, prawda, jako takie, tak opracowali, tak je realizują, tak stanowi władzę. Jest to jedna z najbardziej wstrząsających scen, jakie widziałam w ogóle w kinie. I powitajmy kolejnego naszego słuchacza na antenie Radio Maryja. Bardzo proszę. Mamy tutaj o konkurentach tego filmu do Oscara, bo w tej chwili nasza oczywiście jest właśnie w imię miłości, ja chciałem, wspomniany przez nas film powitać pana profesora ojca prowadzącego. Taka refleksja mi się nasunęła, ponieważ przyszedłem się tak pół godziny temu radio i pan profesor zaczął wspomnieć, że system opieki będzie wymagał pewnych chorych, a to w zależności od rozwoju. Sytuacji, dzisiaj dowiedziałem się, że polskie społeczeństwo zostało napadnięte po raz kolejny. Bardzo agresywny atak, poprzez ustawodawstwo, które nie
zmierza poezji, miłości, z tym otoczeniem, no ciekawe, nie zachwycamy ten film tak jak miłość, czy to właśnie dzisiaj obejrzany film Ułamku sekundy Fatiha Akina, ale też bardzo ciekawe. Tam jest jeszcze fantastyczna kobieta. Tak, jeśli chodzi o no, ale musimy jeść coś, co jest niezdrowe, bo nie mamy wyjścia. A przecież mięso też jest niezdrowe. Bóg pozwolił jeść rzeczy niezdrowe, bo nie mamy wyjścia. Bóg pozwolił nam żyć w chorobach, bo nie mamy wyjścia. Nawet to, że teraz ludzie na raka zapadają, bo nie mamy wyjścia. Jesteśmy grzeszni, pochodzimy od Adama i Ewy. Są to reperkusje, są to konsekwencje ich postępu, grzechu, bowiem i tak jest. No i co? Nie mamy wyjścia. Radio to znaczy. Jesteś specyficznym filmem, w sensie on jest nieanglojęzyczny, ponieważ był kręcony w Azji, natomiast... Radio to znaczy. Tak, jakoś tak. No, w każdym razie on był wśród nieanglojęzycznych do Złotego Globu, ze względu na to, że on był kręcony w Kambodży, natomiast na naszym liście oscarowej tutaj nie ma, bo to są troszeczkę inne zasady. Pan mówi, że ona będzie droższa. Ja nie wiem, czy ona będzie droższa. Nawet przede wszystkim poprzez te układy kanadyjskie. No będzie niezdrowa. Nawet i tańsza, ale też nie chodzi o cenę, skąd weźmiemy na to pieniądze, tylko chodzi o to, czy my ją będziemy konsumować, czy też nie będziemy konsumować. Czy my jako naród polski opowiemy się właściwie za tym, że mamy dobrą polską żywność, zdrową, pod względem właściwie biologicznym, w pełni tego słowa znaczeniu zdrową, właściwie nieskażoną ekologicznie, czystą żywność ekologiczną, niż właściwie jakąś tam żywność skażoną genetycznie, poliploidalną, która powstaje w wyniku różnego rodzaju eksperymentów genetycznych, gdzie się powiększa ilość garnitów chromosomalnych i tak dalej. I poza tym, że ona cieszy się dużą wielkością, prawda, wzrostem masy jako takiej, to niewątpliwie właściwie ona jest skażona genetycznie, chociażby poprzez ten fakt, że tam właściwie ta konsekwencja, jak byłem biologiem kiedyś, konsekwencja tych wszystkich łańcuchów DNA i tak dalej, prawda, to ona może być bardzo skupna, to się tak naprawdę wydaje, że konsumpcja jednorazowa tego czy innego, prawda, jakiegoś tam produktu, to ona nie będzie przynosiła ujemnych skutków. Same badania laboratoryjne niczego nie wnoszą. Ja myślę, że my jako Polacy powinniśmy odpowiednio zadecydować poprzez swoich parlamentarzy, to prawda, bo przecież oni powinni reprezentować naszą wolę, a żeby jak najmniej tej żywności skazanej genetycznie do Polski wpływała, a najlepiej jakby wcale nie wpływała do Polski, żebyśmy mogli kontentować się naszą dobrą, świetną żywnością właściwie, która ma wiele symptomów właściwie zdrowia, a która nie zagraża w jakikolwiek sposób naszemu zdrowiu. To sobie jest jedna prawda, jako takie o nich musimy indolencji policji, tak absolutnie sam Rockwell gra rasistowskiego policjanta, jednocześnie film daje wgląd w duszę tego człowieka i w jego przemianę. No ja się nie dziwię, że sam Rockwell dostał tego Globa i chyba jednak bardziej za niego będę trzymał kciuki, niż za Willem Dafoe, mimo że to też wspaniała rola we Florida Project, ale naprawdę sam Rockwell tworzy wielką drugoplanową rolę, no taką zdumiewającą i ma też świetną scenę tańca do muzyki Abby. I witamy na antenie kolejny głos. O żółtych globach aktorskich, no to tutaj Frances McDormand, która przez ciebie jest tak chwalona, też dostała Złoty Glob właśnie za tę rolę. Na jaki film jeszcze czekasz? Tak. Jeszcze film wyglądałby na Happy End Michela Haneke. To jest film, który część z nas widziała festiwalowo już w ubiegłym roku, natomiast wchodzi już połowie lutego na polskie ekrany. No i Happy End, Wątek Gniezdnego tytułu. To taki, moim zdaniem, w przypadku Hanekego będzie trochę zaskakujący film, dlatego że on rzeczywiście on znowu przygląda się
tak, że po prostu, że mogą mieć nawet złotowe ręce 5-6 tysięcy. Natomiast tym razem przygląda się z dużym ostrzem satyry, czyli już dawno w jego filmach nie czuliśmy. Mam wrażenie, także taka satyra na tą właśnie nawet nie klasę średnią, tylko właśnie klasę wyższą. No bo jak ta dziaduwa nakradła. Że na tym filmie można się naprawdę dobrze bawić, ale też wyjść z niego z dużą ilością jakichś takich wcale nie wesołych refleksji. A zaskoczone byłyście, czy byliście zaskoczeni tym, że ten film nie znalazł się na szortliście oskarowej filmów nie anglojęzycznych? Ja go jeszcze nie widziałem, ale wiem, że jeżeli Haneke jest zbyt okrutny albo właśnie zbyt zjadliwy, to często Akademia go wtedy ignoruje, bo jednak Akademia mówi Haneke'a wtedy, kiedy ujawnił chociaż troszkę ciepła, jak było w jego filmie Miłość. No ale jego najlepszy film i najbardziej okrutny to Funny Games. Funny Games, który zupełnie przez Oscary nie zignorowany, bo to za dużo jak dla amerykańskiej filmy. Słuchajcie, Lady Bird to jest debiut reżyserski aktorki Grety Gerwig z Saoirse Ronan, która dostała nagrodę Złotego Globu, no a film w ogóle 4 statuetki złota. Bardzo czekam na ten film. To jest wspaniała aktorka, obdarzona rewelacyjnym poczuciem humoru, wybitnie kreatywna osoba i myślę, że ten film może być sobie dziesiątka. Ja też, gdyby mogę tylko rzucić takie trzy grosze, że wydaje mi się, to będzie takie oczywiście porównanie troszeczkę na ślepo, ale że Greta Gerwig to może być kolejna reżyserka w stylu Julie Delpici, też aktorki, która przeszła właśnie na tą pozycję reżyserską i zaczęła robić bardzo osobiste, bardzo skromne, jednocześnie ciekawe filmy. To może być podobny przypadek, jak mi się wydaje, epoka głosa, które gdzieś tam docierają do nas z Oksaną, które upoważniałoby jakąś jednostkę, osobę do ubiegania się o jakieś córką i wraz skomplikowane i dwie silne osobowości. Tylko dodam, że Saoirse Ronan na Złotych Globach wygrała m.in. z Judy Dench, która zagrała w Powierniku Królowej, czy z Emma Stone. Także podobno kreacje z Judy Dench tego filmu nie widzieliśmy, więc tyle, tylko że słyszymy, że jest nagradzany i ma znakomite recenzje. Gary Oldman, czekamy na jego kreację w czasie wyroku jako Churchill. Ja aż tak bardzo nie czekam jako Gary Goldman, ale tak coś czuję, że ten film to będzie kolejny taki właśnie film historyczny, taka drugiej osoba, serii brytyjskich portretów, która no, i dany rejon, moim zdaniem filmy obecnie używają dużo gorszy moment, no tak bym powiedział, wydaje mi się, że film będzie dosyć oczywisty, jeżeli chodzi o to nazwę, jeden trailer był nawet wyników z najsłynniejszych przemów Churchilla, więc no oczywiście się wybiorę, ale to nie jest coś, na co ja mówię. Ale z drugiej strony podniepolitowane jest i postępowanie tej pani, którą pani zapytała o udzielenie informacji. Wszyscy kradną, teraz kradną też. Pierwnie play, nie dochodzi, nie dociera. Oszukują, gdzie się da, proszę państwa. Pożyczki są nieoficjalnie działające, nieoficjalnie. Po pierwsze, nie jest jakąś kamień bezpośrednią, załóżmy, pierwszą lepszą osobą, jak się życzę, to w żargonie mówi. Pani powinna być traktowana jak każda inna osoba w sposób godny. Słuchajcie, zaraz będziemy mówić o serialach i będziemy mówić o polskim kinie. W jakiś tam sposób są trudne sytuacje, bo one właśnie już tak potrafią. Powiem, że zacieram ręce a jest to pogardzane, i czekam bardzo na film, prawda, który już widziałam na pokazie prasowym i chętnego. Jeszcze raz na jakimś festiwalu go widziałam i jeszcze raz chętnie zobaczę. Disaster Artist ze świetnym Jamesem Franco, który gra Toma Wizu, reżysera najgorszego filmu świata pod tytułem The Room, uznanego za najgorszy film świata. Tak, z tym nowszym i znakomitym filmem oczywiście, natomiast The Room to jest film z 2003 roku, no i tam ów Tom Wizu, zresztą podobno ma polskie pochodzenie w ogóle, jak się coś zgrzeje na historię, taka legenda, ale on tam też gra, no gra po prostu katastrofalnie, ale jest to świetna komedia i James Franco, właśnie komediodrama, to powiedziałam, James Franco rewelacyjny, bardzo czekam też na ten film, chociaż rozwiązać pani problem, ale wierzę, że tutaj jest fantastyczny, ale
Paweł San Sebastian za najlepszy film. Witamy kolejnego słuchacza, tak, bardzo proszę. Tak, i Złoty Glob za tę rolę, także... Halo, czy słyszymy? Radio Maryja. Fantastyczna przemiana fizyczna. No jest zresztą... Halo? Tak, tak, bardzo proszę. Potrafi połączyć tutaj naprawdę, ale to potrafi, to wiemy. Panie Pawle, już słuchamy. Połączyć dramatyzm z wątkami komediowymi i to mu się świetnie udaje. Polskie kino, słuchajcie, będzie bardzo ciekawie, prawda? Na co najbardziej czekacie? Myślę, że na wiele tytułów, bo tak, wierzy, już mówiliśmy, Wieża Jasnych Dzień, jako te, które już widzieliśmy, czyli Wieża Jasnych Dzień, tak, a tak Panik i Wybitne dwa filmy. Bardzo panu dziękujemy. Wojciech Smarzowski kręci film o Kościele Katolickim i już nie umie odpowiedzieć panu na to pytanie. Że to jest Smarzowski i Kościele Katolickim, to już wywołuje dreszcz. Dodajemy mu pedofilii w Kościele, tak? Ale nie tylko, nie tylko pedofilii, tam jest więcej grzechów na tej liście, tak składa, że znam scenariusz. Natomiast film ma roboczy tytuł 3, zobaczymy, jak się będzie nazywał. Obsada znakomita, między innymi Janusz Gajos. No myślę, że film, który wstrząśnie opinią publiczną. Radio Maryja, bardzo proszę. To jeszcze, no przecież Małgorzata Szumowska, film Face, czy Twarz. Agnieszka Smoczyńska kończy swój. Bardzo proszę, już na antenie jest. Marek Kotelski przedstawił bodajże 7 uczuć, jeśli dobrze pamiętam. Dlatego trzeba radio wyłączyć, że radio teraz nie interesuje. Przyszłego będzie bardzo ciekawe, a jednym z większych wydarzeń, na jakich chyba wszyscy czekamy, to też ogłoszenie listy ekspertów Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, bo to stanie się na dniach, a myślę, że ta lista też dużo ujawni, jeżeli chodzi o strategię nowego szefa i właśnie dużo powie o tym, jakiego kina możemy się spodziewać w kolejnym jeszcze roku, czyli 2015. A nawet jeszcze do. No, ale słuchajcie, nic nie mówimy o zimnej wojnie. Pawła Pawlikowskiego, film Miłość w czasach zimnej wojny, lata 50. i 60. w Polsce. A jak mówi reżyser tajemniczo bardzo o parze, która nie może bez siebie żyć, nie może ze sobą żyć. No podobno bardzo zabiegają o to, żeby film miał premierę w Cannes. Zobaczymy, czy to się uda. Także my już wiemy w tej chwili, bo to są też wiadomości tam przed paru tygodni, że Paweł Pawlikowski już jest w nowym projekcie i to w projekcie międzynarodowym Limanów. Tak, jak realizował książkę o Limanów. Także to jest reżyser, który idzie na pewno, jest gorącym nazwiskiem nie tylko w Polsce, ale właśnie w związku z Oscarem na świecie. Na jego filmy czekamy nie tylko w Polsce. Dodajmy, że Zimna wojna, notabene, no też miałem to przyjemne, że czytałem scenariusz, świetny scenariusz, ale Janusza Głowacz, okoliczność jest taka, że tak właśnie to jest ostatni scenariusz kończony w współautorstwa Janusza Głowackiego. Ja jestem bardzo ciekawa tego, jak tutaj jak już się uda to połączenie właśnie tego klinicznego poczucia humoru Janusza Głowackiego, tej szalonej inteligencji z taką wrażliwością Pawła Pawlikowskiego, bo moim zdaniem przynajmniej zetknięcie zawodowe akurat z Andrzejem Wajdą nie do końca się powiodło w przypadku filmu Wałęsa, bo to są dwa zupełnie różne światy. Poza tym tu mamy tak naprawdę melodramat, który się rozgrywa prawie na przestrzeni 30 lat w przypadku zimnej wojny. Wielki znak zapytania, ale myślę, że film, ja mam przeczucie, że to będzie bardzo dobry film po prostu. Też mi się tak wydaje, reżyser niezwykle utalentowany, idzie jak burza, że tak powiem. Słuchajcie, a czy czekacie jeszcze na nowy film Krzysztofa Zanussiego? Bo ten reżyser, który... No dobra zmiana, bo jeszcze można... na jakąkolwiek sprawiedliwość liczyć. To nie jest łatwe. Nieco starszych. No i nadal jest, jeżeli prawda, jest mistrzem. Miała być taka rehabilitacja na papierze, prawda, sporadyczna. To nie jest łatwe. Nie przyniesie żadnych rezultatów. To właściwie tylko osoba, która będzie korzystała z tych zabiegów. To nie jest łatwe. No, spotkała ją rozczarowanie. Nie chciałbym tutaj dywagować właściwie na ten temat dużo, ale mogę tylko powiedzieć. Rehabilitacja dobrze pojęta, to przede wszystkim długa rehabilitacja, to przede wszystkim rehabilitacja często wykonywana, prawda? Rehabilitacja, która właśnie będzie wykonywana przez odpowiednich specjalistów, rehabilitacja, na którą trzeba poświęcić dużo czasu, prawda? A niestety te nasze wszystkie zakłady usługowe rehabilitacji
tutaj wydaje mi się, jest też w tym wszystkim element perwersji, ale tym razem zamierzonej, nie powiem więcej, ale postać Brenna przez Jacka Poniedziałka jest postacią wybitnie perwersyjną. Widziałem zdjęcia z planu, wyglądają wizualnie bardzo dobrze. Czy jest to na pewno film, który wywoła dyskusję, no tak powiem, ale czekam na jego finalny kształt artystyczny. Ja ze względu na moją dawną miłość do Krzysztofa Zamoyskiego, a właśnie do jego filmów, to też czekam, no może masochistycznie, mam nadzieję, że tym razem jednak będzie to udane dzieło. Film pod tytułem Eter Krzysztofa Zamoyskiego. Z tego, co wyczytałam, jest to historia lekarza wojskowego, który przeprowadza eksperymenty zmierzające do przejęcia władzy nad Gutagem, który jest bit Fausta, i pytanie, jak daleko może się posunąć w jego nauce, żeby nie stracić duszy. Oby się udało mistrzowi. Słuchajcie, czy czekacie na film Kantor, Nigdy już tu nie powrócę? Ja także nie mogę, ale podobno w tym roku ma być. Były przejściowe problemy długotrwałe, zresztą przejściowe, długotrwałe problemy z pieniędzmi, bo wycofał się jeden z inwestorów, miał sam kłopoty finansowe, tak bywa. Podobno jest pomoc Ministerstwa Kultury i ten film ma szansę wyjść na ekrany w 2018. Trzymamy kciuki w takim razie, bo te zdjęcia, które widzieliśmy z Kantora, były świetne. Ta przemiana, którą przeszedł Borys Szydło, znakomita. Co do problemów finansowych, to chyba to nie jedyny tytuł, który taki ma, bo przecież w tym roku, kiedy mamy stulecie niepodległości, zapowiadano szumnie na listopad premierę filmu Legiony Dariusza Krajewskiego, a z tego co wiem, nie 18 milionów na razie jeszcze nie jest. No, ja słyszałem 26, no ale w każdym razie zdjęcia do tego filmu zaczęto kręcić lat ubiegłego roku. Przerwano je bardzo szybko, przerwano je z końcem sierpnia. Miały być wznowione w listopadzie, ale z tego co wiem, nie zostały wznowione, więc jest duże prawdopodobieństwo, że ta premiera planowana na listopad, czyli na okrągłą rocznicę obchodów niepodległości, nie wypali. To może się jakimś cudem to uda, ale śmiem wątpić, więc sięgając po lżejszy kaliber, ja z kolei czekam na debiut reżyserski młodego bardzo reżysera, który już pokazał wielki talent komediowy i nie tylko, ale Żakalka Pietrzaka pod tytułem Kuriosz. Tak. Chyba jego ostatni film Tato. Ja i mój tata wcześniej mocno. Tak samo jak w tym Playu. Głupotami się zajmują, grami, filmami, a tym co trzeba z Biblii to nigdy. Będzie pieprzyć baba z dziadem dwa dni. Wiem, że kocham dwa dnie Vincenta Payna, więc to jest dobra mieszanka i już jest cudowny, który ja czekam. Jutro będziemy oglądać na pokazie prasowym film Kinky Damski Plan B. Planuję jeden z dwóch filmów Kinky Damski, który wejdzie w tym roku, bo jeszcze Zabawa Zabawa. Też Zabawa Zabawa będzie dopiero przyszła. A jeszcze przyszła. Tak, ona jest planowana jakoś na styczeń albo luty przyszłego roku. Aha, znaczy ja mam jeszcze dodał, że ja z taką dużą nadzieją czekam na wysyp seriali. Bo no ten rok zapowiada się bardzo udanie. Ja nie wiem, czy wszystko oczywiście z tego, co za chwilę wymienię, w tym roku już się pojawi, ale takie były plany. Na pewno pierwsze seriale są jak najbardziej zrozumiałe. Tym niemniej miałbym taką dużą prośbę, abyśmy mówili o problemach, a nie o osobach. Bo często bywa tak, że z naszej perspektywy ta i ta osoba jest inna. Może tak, może nie. Ja do końca nie wiem, czy ta czy inna osoba zawiniła, coś tam nie umożliwiła. Nieraz to zostały złożone. Ja nie mówię, że tak nie jest, po prostu tego nie wiemy. I prośba, żebyśmy mówili tutaj na antenie o osobach, o problemach, a nie o osobach. I odbieramy kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja. Dzień dobry, Adam Ześmowca, witam ojca, witam pana profesora. Witam panie. Ja mam do pana profesora takie dwa pytania. Pierwsze chodzi o to, jeżeli jest mąż i żona, ona nie pracowała, młodzież na emeryturze, przykładowo mundurowej czy górniczej. Jeżeli mąż umiera, jakie żona powinna spełnić kryteria, żeby dostać po nim emeryturę? Znaczy, ile jak jest wiek i ile procent tego świadczenia otrzymuje? To jest jedno. A druga sprawa, jeżeli chodzi o marcową rewaloryzację emerytów, nie kwotową, tylko procentową. Dlatego jest tak, że przykładowo tak to wygląda, że ten, kto ma 3000 emerytury, dostaje 40 zł podwyżki, a ten, co ma 1000 zł emerytury, dostaje 10 zł podwyżki. Dlatego podatka tego nie obróci od 8 zł, żeby to było bardziej logiczne i takie mi się wydaje bardziej sumienne, nie? To już faryzeuszy logiczne. W tej chwili, jeśli ktoś nie ma telewizora, no oczywiście, no można szukać gdzieś w internecie przez inne formy, wiadomo, ale jednak telewizor też jest już niezbędnym znowu sprzętem, aczkolwiek, mówię, no tutaj możliwości są świetne. To by miał tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Nie umie pan odpowiedzieć, że to jest
co dosyć często mąż, a żona, prawda, jako taki. Myślę, że to jest prosta sprawa, iż do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poradzi się bezpośrednio wprost i tam będą te informacje najbardziej rzetelne, konkretne. Natomiast właściwie, jeżeli przeglądamy chociażby w internecie pewne listy, szczególnie po takich różnego rodzaju artykułach, dlaczego ta rewaloryzacja jest taka, a nie inna, dlaczego właśnie procentowanie, kwotowa i tak dalej, bo też kwotowe kiedyś były, no to właściwie ilu jest zwolenników takiego systemu naliczania, właściwie rewaloryzacji i ilu jest przeciwników. No zawsze właściwie osoby, które dostają, no w rezultacie dostaną mniej właściwie pieniędzy, to są niezadowolone, natomiast wytykają to, że tam właściwie inne osoby dostały więcej, prawda? No bo to nie jest właściwie właściwe, że to niesprawiedliwe, że to jest niesprawiedliwe i tak dalej. No właściwie argumenty są różne. Mówi się, że właściwie rewaloryzacja nie jest podwyżką, jest tylko wyrównaniem konsekwencji wynikających z tytułu właściwie no, samego faktu, że mniej towaru można kupić, czyli inflacji jako taki spadek inflacji, regulacja inflacji. No czas i właściwie w związku z tym uważają się właściwie, jeżeli mają taką inną emeryturę i naliczoną w oparciu o przepisy prawne, prawda? No niech to będzie bazą, to moja cała emerytura, prawda, no też uległa rewaloryzacji, przepraszam, uległa pomniejszeniu o kwotę i w związku z tym właściwie ta rewaloryzacja mi się należy. Adrianna Calińska-Czanicka, zapraszam. Prezes PiS Jarosław Kaczyński apeluje o zaufanie do działań władz podczas 93. miesięcznicy smoleńskiej. Powiedział, że dzięki tej ufności powstanie nowa, prawdziwie niepodległa i wolna Polska. Tymi emeryturami też należałoby zrobić jakiś tam porządek, prawda? Bo to jest grubo niesprawiedliwe. Kto ile ma emerytury, jak ona jest naliczana, bo czasami się okazuje, że w danym miesiącu na przykład... No tak. Oni chcą podkopać Kaczyńskiego, chcą wiesz, obśmiać, a to jest dobry człowiek, który chce dobrze dla wszystkich i ma tylko bardzo wielu przeciwników, no i tyle, no i co. Diabłem przecież nie jest Kaczyński, prawda? Z kolei obywatelski projekt Komitetu Ratujmy Kobiety 2017, który zakładał liberalizację obowiązujących przepisów w sprawie aborcji, nie będzie dalej procedowany. Projekt Komitetu Obywatelskiego Ratujmy Kobiety 2017 zakładał m.in. prawo do przerywania ciąży na żądanie kobiety do końca 12 tygodnia oraz przywrócenie tzw. antykoncepcji awaryjnej bez recepty. Więcej o tym w kolejnym serwisie. Od bieżącego roku rolnicy będą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie wyłącznie przez internet. Zakłada to nowelizację ustawy o płatnościach w ramach wsparcia bezpośredniego. Rządową ustawę przyjął Sejm. Widzę, że resort rolnictwa Ryszard Zarudzki tłumaczy, że zmiana podyktowana jest zaleceniami Komisji Europejskiej. Musimy iść postępem, tak jak cała Europa i to też są wymagania Komisji Europejskiej, aby informatyzacja i cyfryzacja też już w pełnym wymiarze zeszła na obszary miejskie. Z dopłat bezpośrednich korzysta ponad 1 300 000 polskich rolników. Ponad 1 000 000 wniosków w ubiegłym roku uzupełniono ręcznie. Regulacja trafi teraz do Senatu. Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości prezydent Andrzej Duda spotkał się ze środowiskiem sportowym. Prezydent podkreślał zasługi polskiego sportu dla kraju, a także przekazał związkom specjalne puchary. Prezydent Andrzej Duda dziękował całemu środowisku sportowemu za 100 lat emocji i wzruszeń, podkreślał wkład sportowców w stworzenie polskiej państwowości, ale też zaznaczał, że również dzisiaj środowisko sportowe ma szczególne znaczenie dla kraju. Dziś Państwo także budujecie ten potencjał Rzeczypospolitej, czy to jako jeszcze wciąż czynni sportowcy, czy jako działacze sportowi, czy jako trenerzy, czy jako po prostu ci, którzy wspierają rozwój polskiego sportu, wspierają sportowe wychowanie młodzieży. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Wiecie,
wyliczenie, że go głowa boli, to więc gówno ma, jakie przywileje, gówno ma, nie ma żadnych przywilejów. Na koniec roku otrzymają je sportowcy, którzy osiągnęli wybitne wyniki w danej dyscyplinie. Trzykrotny mistrz świata w rzucie młotem Paweł Fajdyk przyznaje, że będzie to dodatkowa motywacja do treningów. Każdy w związku będzie chciał być najlepszy i dodatkowa motywacja, dodatkowa nagroda, wyróżnienie. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 związków i organizacji sportowych z całego kraju. Małgorzata Głogowska, Polskie Radio 24. Komisja Europejska nie zmienia stanowiska i podtrzymuje zastrzeżenia dotyczące praworządności i reformy sądownictwa w Polsce. Unijny komisarz do spraw budżetu twierdzi, że Bruksela ma mocne argumenty i jest przekonany, że przekona do nich Polskę. Günther Oettinger był dziś pytany o wczorajsze spotkanie szefa komisji Jean-Claude'a Junckera z premierem Polski Mateuszem Morawieckim. Komisarz Oettinger poinformował, że dziś na posiedzeniu komisji jej przewodniczący... I ta fikcja o ochronie osób niepełnosprawnych to jest fikcja rzeczywiście. I tyle tylko, że więziennictwo jest rozwinięte, czyli kraj trzeciego świata, że Polska jest tutaj krajem trzeciego świata, proszę Państwa, jak na Kubie. Do swoich argumentów zamierza też przekonywać druga Kuba. Mateusz Morawiecki mówił wczoraj po spotkaniu, że przedstawił szefowi komisji uzasadnienie reform w wymiarze sprawiedliwości. Nasze intencje służą temu, żeby ten system był sprawniejszy, bardziej sprawiedliwy, bardziej obiektywny. Kolejne spotkanie szefa komisji z polskim premierem ma odbyć się pod koniec przyszłego miesiąca w Brukseli przy okazji unijnego szczytu dotyczącego nowego budżetu wspólnoty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prokuratura w Pabianicach oskarżyła dwóch mężczyzn o próbę wyłudzenia zwrotu podatku VAT na kwotę ponad 160 milionów złotych. Czyli druga Kuba, o matki, jeszcze lepiej. ...sprzedaży 20 obrazów rzekomych dzieł sztuki o wartości ponad 2 miliardów złotych. Umowę zawarli 27-letni przedsiębiorca oraz 31-letni ekonomista. Ten drugi miał być autorem obrazów, wyjaśnia rzecznik Głuskiej Prokuratury Okręgowej Krzysztof Kopania. ...niedostosowanych do istniejących rzeczy. Z dowodów zebranych w śledztwie wynika, że mężczyźni znali się wcześniej, obaj byli też karani między innymi za przestępstwo przeciwko mieniu. Czas na pogodę. Nocą będzie pochmurno, miejscami deszcz, a wysoko w Tatrach śnieg. Temperatura od minus 8 stopni na północnym wschodzie do 3 na południowym zachodzie. Wiatr słaby. Jutro na niebie sporo chmur, deszcz, deszcz ze śniegiem. Ludzie wypuszczają się oszustwy, bo jakby muszą. Wschodzie do 6 na południowym zachodzie. Przepracowałam 40 lat, pracowałam w oświacie, czy nie miałam swoje... Polskie Radio 24. Słowem wszystko. No, doszłam do lat, dostałam emerytury. A jeszcze przez 24 minuty będzie trwał środowy wieczór w Polskim Radio 24. Błażej Prośniewski. Opowiada babka. Obiekcji Komisji Europejskiej nie mają umocowania prawnego. Wprawdzie wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, zawierając traktat Unii Europejskiej, zgodziły się, że łączy poszanowanie wartości państwa prawnego czy praworządności. Pytanie tylko, czy jest jedna wspólna definicja praworządności. Czy polski rząd twierdzi, że nie ma zagrożenia dla praworządności w Polsce? I zostaje sama ślepa. Ja nie ukraję sobie chleba. Do mnie nie przychodzi żadna opiekunka, żeby mnie podtrącać, żeby kupić mi chleba.
to dni, którego co nie mam tego chleba, że idę na ulicę, bo mieszkam w takim domku prywatnym, na ulicę, jeżeli ktoś idzie znajomy, to mi przyniesie tego chleba, a jak idzie obcy, no on mówi, że będzie wracał, ale ja nie znam twarzy, ja nie poznaję ludzi, no bo po prostu nie widzę, dam pieniądze, to i chleba nie mam. I pieniędzy nie ma. I mówię, zwróciłam się do, później do opieki. A opieka mnie wyskoczyła, mówi, ma pani dzieci, ma pani rodzinę. Dzieci mieszkają daleko, dzieci mają swoje dzieci. Też mają problemy, bo mają szaleństwo. Pomogli mi, owszem, złożyć na grobowiec, na pomnik, na pochówek, bo nikt na śmierć się nie szykuje, jeżeli się jest. Chorym leczy się, żeby jak najdłużej żyć. Zgadzamy się, że praworządność jest wartością, na której Unia jest zbudowana. I ja po prostu zgadzamy się, że dążymy do przestrzegania tej wartości, bo przecież w każdym kraju zdarzają się ich naruszenia, to nie jest... I tyle. Dopuściłam, chodziłam po miesiącu. Muszę zamawiać. Co tydzień chodziłam do kościoła na każdą dni niedzielę. Teraz nie mam jeszcze co zaprowadzić. Państwo sobie z tego rodzaju naruszeniami radzi bo zimno, samodzielnie. I tyle. Z wyjątkiem oczywiście obszarów, nie wiem, w którym, ja mam się teraz w którym państwa członkowskie zdecydowały się na przekazanie kompetencji. Klękam na kolana, składę pod rynku. Dotyczy to przede wszystkim skoczy, ja nie odróżniam czarnego od czerwonego. Zbieram to rękami, składam w tę grupę. I takie jest życie samotnej osoby. Nie jestem jeszcze stara, chodzić mogę, nie została, w tylko nie mam oczu. Polski rząd ma prawo twierdzić, możemy pani imię poznać? Że to nie jest problem, który powinien zaprzątać uwagę. Pani Krystyna, ale i mówię, zwracałam się komisja twierdzi w kościele inaczej, Łęcznej. Czy jest to jakieś dziewczyny takie, co mogą w karytasu, że mogli do mnie przyjść. Chociaż raz w tygodniu coś mi przeczytać. Ja bardzo lubiłam czytać. Ja wyczytałam te kościołowe książki, wszystkie o tych, i Matkę Bożą, i Święte Rytę, no wszystkie wyczytałam. Ja bardzo dużo nahaftowałam, ja nawet do kościoła obroty haftowałam. Pracowałam, haftowałam. Sporo dzieci wychowałam, bo córeczka piąta umarła. I mówię, myśmy dawali radę, gdzie były kolonia, wycieczka, tam byśmy pomagali dzieci. A teraz, czy człowiek został sam, to ja mówię, nie wiem, nie wiem. Bo przecież komisja może odnosić się do tych obszarów, które, co do których kompetencje zostały im przekazane przez państwa członkowskie, do tych obszarów sądownictwo czy wymiar sprawiedliwości szerzej nie należy. Żeby można pójść, wziąć tę sąsiadkę, zaprowadzić do tego kościoła, nie trzeba mieć. Ja tylko podtrzymam się za rękę, Komisji Europejskiej dążą do tego, aby poszerzyć zakres swojego władztwa. I taka jest pomoc. Ja mówię, mam dwa pieski w domu, także, bo mieszkam w ulicy, to po prostu czasami jest taki dzień, dwa, że ja nie widzę żadnego człowieka. Jak ktoś ale idzie, a się nie udaje, to ja nie wiem, czy to idzie człowiek, czy to idzie jakiś. Także ja mówię, komisja chce więcej władzy. Taka jak po prostu. W związku z tym. Pani mieszka pani przyznała tak na odludziu, czy pomiędzy domami innymi też? Sprawę o Polski, czy gdyby reformy przy mieście, prowadzone w Polsce, bo mówię, mam postanowiła blisko, wykorzystać fakt, że Prawo i Sprawiedliwość, czyli własno stojące partie, które tworzy rząd, które na uboczu miasta. Nie należy tak, do tak zwanej grupy blisko, Europejskiej tak, Partii Ludowej, do kościoła, to ja wiem, która z kolei sprawuje ale władzę. Ja nie mogę, co miesiąc ma większość w Parlamencie, Parlamencie Europejskim i większość i dałam szefów sobie rządów, takie, no, państw członkowskich pochodzi z tej co rodziny. Miesiąc odprawia ksiądz w modlitwę. Muszę w kościele, co miesiąc idę do komunii i co miesiąc, i można jak to się mówi, modlę się za syna, w domu się modlę rano, pójdę siódmy, wstaję rano, kawę mi piję. Viktor Orbán, to różaniec odmawiam, co do którego polityki do zgłoszone są podobne zastrzeżenia. Odmawiam różaniec Fatimski, dostałam specjalnie, później koronka, później wieczór i apel jest nie musi się obawiać tyle jest o tylko mojej modlitwy. Czytać nie czytam nic.
pisać i może uchronić. Dlatego właśnie, że chroni go lojalność europejskiej. A Juncker jest też przedstawicielem tej europejskiej partii ludowej. Z kolei PiS jest po prostu wzięła za konserwatystów i reformatorów i w tej chwili po Brexicie jest w tej grupie sam. W związku z tym stworzyła się. Panie Krystyno, posłuchajmy teraz, proszę się nie rozłączać, dobrze? Posłuchajmy teraz jeszcze pana profesora, co by pani poradził w sytuacji. Pani Krystyno, zrobiła na mnie pani niezmiernie pozytywne wrażenie. Już panią lubię i bym chętnie pani pomógł. Żeby nie ta odległość, bo z pomocą społeczną byłem długo związany. Byłem wiele lat, czyli 21 lat byłem dyrektorem Domu Pomocy Społecznej dla ludzi starszych, dla ludzi w podeszłym wieku, konkretnie do i takich osób starszych właściwie poznałem bardzo dużo w przeciągu tej swojej kariery zawodowej. Pani mi się bardzo podoba. Z tego, co pani mówi, mówi pani szczerze, prawda? Bardzo serdecznie, bardzo miło, bardzo ciepło. Przepraszam, ja jestem kiedyś byłam wychowana komisja w takiej rodzinie, no rozbitej, bo tata się powie, że to ważne, kto ważne, tak, ale jakie wartości prezentuje sobą, jakie człowiekiem. Nienauczona jestem kłamać. Nienauczona jestem kłamać. W związku z tym może badać, bo tutaj przychodziła do mnie koleżanka i to tak nie widzę takiej możliwości. To na K, to na jeszcze tam jakieś litery i to się sypie. I później prowadzi mnie do kościoła. Interpretowała sobie idziemy, ona jest po prostu idzie do konfesjonału, mówię, ciebie zaprowadzę do specjalnego, bo jest dla tych niewidomych konfesjonał u nas taki specjalny. Z drugiej strony, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale muszę o to zapytać jeszcze, jaki sens ma przeciekanie na przykład komisji konkretnych zadań, jeśli nie daje się tejże komisji instrumentarium do kwalifikowania tych zadań. Ja mówię, ja nauczona byłam 15 lat pracowałam u świadków dziećmi na kuchni, zawodu jestem kuchni. Tak, i te tafty, prawda, jako takie, i robuszki wielorakie, prawda, no jest pani bardzo pozytywną osobą, ale myślę, że będziemy tak powoli kończyć. Czy ja bym pani radził? Proszę pani. A w domu mam wyhaftowany obraz. Jezu, ufam Tobie. W takiej wielkości, jak jest Władimnika, ma wielkość i haftem przyrzykowym. To ma haftem przyrzykowym. Tak, i u nas moja żona też haftuje takie obrazy. Chcemy ja ten obraz przyłam, bo później miałam już swoje punkty, potem miałam żeby w banku PKO.